Panie Marku, jesteśmy na turnieju. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie? No jest to turniej międzynarodowy imieniem Wacława Dziółkowskiego, 31. No, myślę, że obstawa jest bardzo dobra i mocna. Przyjechało 31 państw z zagranicy, także tutaj świadczy o poziomie tego. No i tutaj mamy swoich 20 reprezentantów, którzy walczą bardzo mocno. Między innymi jest tutaj właśnie Sebastian Jeżyżański, który się bardzo dobrze sprawuje tutaj. Na razie idzie jak burza, wszystkie walki wygrywa w bardzo ładnym stylu. To też jest bardzo ważne i to jest, świadczy o tym, że za 2 miesiące mamy Mistrzostwa Świata, że można na tego zawodnika liczyć i na jego dobry występ na tych światach. A mówiąc o Sebastianie w ciągu dalszym, w dniu dzisiejszym on wygrał 2 walki. A czy pana zdaniem, jak on rokuje? Uda się mu wygrać jeszcze następną, tą ostatnią walkę, 3? No on musi wygrać, żeby wejść do finału, a w finale musi wygrać, żeby być pierwszym. A tutaj nie widzę innej możliwości, jak na pierwszym miejscu, żeby nie stanął. Bo to jest naprawdę zawodnik, który go stać na to, żeby tutaj być, wygrywać takie zawody przede wszystkim, a już nawet na to, żeby stanął na podium na Mistrzostwach Świata. Także to jest bardzo, bardzo wartościowy zawodnik. A pana zdaniem, czy zawodnicy posiadają na tyle dużo wiedzy, aby oprócz właśnie tych zawodów też myśleć o pewnych inwestycjach na przyszłość? No tak, po to jest ten turniej, żeby się sprawdzić, jak wypadną na Mistrzostwa Świata, bo to jest jeden takich sprawdzianów. Byliśmy tydzień wcześniej w Madrycie, jeszcze 2 tygodnie we Włoszech, także to jest kolejny któryś etap do sprawdzenia i tu mamy parę takich rodzynków. Jest 125 kg baran Robert, który tutaj też wygrywa ładnie, w ładnym stylu. Jest baranowski Zbigniew, ale tutaj niestety nie wystartował nam na zawodach z powodu choroby. Jest baran Radek, brat Roberta, który też bardzo dobrze walczy, aczkolwiek tak po kontuzji ciężko mu się odnaleźć. Także mamy tutaj parę rodzynków. Jest Marcinkiewicz Radosław, który też wygrał rewanż za Mistrzostwa Polski z dublinowskim Radkiem zrobił. Także tutaj no, jest parę rodzynków, których warto inwestować, których warto postawić i myślę, że tutaj naprawdę będzie co oglądać i ciekawe walki będą. A powiedz Ewelino, ponieważ twoja firma ma wielu podopiecznych, znanych sportowców, w tym również i sam Sebastian, i z tego co ja wiem, twoja firma oprócz promowania swojej marki właśnie na takich zawodach, tak jak dzisiejszy turniej, to również zajmujesz się edukacją sportowców w kontekście inwestycji na przyszłość, typu diamenty i złoto. No zdecydowanie diamenty to nasz produkt, złoto też. I jak zaczęliśmy współpracę z zapaśnikami, nie tylko z zapaśnikami, w ogóle ze sportowcami, to się okazało, że to są ludzie, ci, którzy są na topie, to są ludzie, którzy żyją tym sportem. W przypadku zapaśników zapasami, to jest ich hobby, to jest ich życie, oni nie mają czasu się interesować niczym innym. I jak się kariera kończy, bo kiedyś każdemu się kończy, no to niektórzy najlepsi zostaną właśnie trenerami, ale nie wszyscy. I nie mają żadnego pomysłu na siebie. I nie mają też czasu, żeby się orientować, co się dzieje na giełdzie, co się dzieje na świecie, bo oni trenują. Oni zaczynają o 6:00. Ci najlepsi oczywiście, między innymi nasz Sebastian, zaczyna o 6:00, kończy o 22:00 trening. W międzyczasie nie ma czasu myśleć, co zrobić, żeby mieć na przykład na przyszłość, na własny biznes. A my mu podpowiadamy, żeby kupić jaki diament, też mówimy, bo od tego mamy fachowców, włożyć do szuflady i jak uzna, że to już jest koniec, czyli będzie tam kilkukrotnym mistrzem świata, zdobędzie złoto na olimpiadzie, bo na to liczymy i widzę, że on rzeczywiście ku temu zmierza, to potem stwierdzi, dobra, już mam wszystko, to ja teraz chcę na przykład założyć własny biznes na Hawajach albo pracować z nami i założyć nasz oddział na przykład na Hawajach, wyciągnie ten diament, sprzeda, bo diamenty bardzo szybko teraz rosną na cenie, zwłaszcza żółte, które się kończą. Różowe już przez ostatnie 2 lata 180% wzrosły, bo się skończyły. Liczymy na to, że tak samo będzie z żółtymi. Więc jeśli teraz zainwestuje 5 tysięcy, to za te kilka lat może się okazać, że ma 500 000 albo 1,5 miliona. Tak? I proszę pana, co można byłoby życzyć Sebastianowi? No myślę, że tutaj w dniu dzisiejszym złota i na Mistrzostwach Świata, które będą za 2 miesiące, również podium. A najbardziej to bym mu życzył, żeby na Igrzyskach Olimpijskich zdobył medal, bo to jest takie ukoronowanie całej pracy każdego sportowca. Także ze szczerego serca życzę mu tego medalu olimpijskiego.